Mam na imię Magda, jestem z Warszawy, z Muranowa. Tam mieszkam pierwsze kilka lat życia. W Hucie mieszkam od prawie 8 lat. Nigdy wcześniej nie byłam w Hucie, jej nie widziałam, tylko na zdjęciach. I pierwszy raz, jak wjechałam do starej części Nowej Huty, to uderzyło mnie ogromne podobieństwo między Hutą a Muranowem, o którym się wychowałam i który uwielbiam. I zawsze chciałam właśnie mieszkać na Muranowie, natomiast poznałam faceta, który jest stąd, tutaj całe życie mieszkał. A potem, jak mi opowiadał, skąd jest, pokazywał zdjęcia, to stwierdziliśmy, że oboje, że chcemy mieszkać jednak tutaj. To są daty urodzenia moich dzieci i mojego siostrzeńca. Zrobiłam te daty, bo kocham bardzo moje dzieci. Starsza chodzi bez przerwy na plac centralny, bo tam ma większość koleżanek ze szkoły. A młoda wszędzie tam, gdzie są place zabaw, czyli nad Zalewem, do NCK-u, na Łąki Nowochódzkie. Po 7 latach mieszkania w Hucie trafiłam na grupę Babki z Nowej Huty i zaczęłam się w to angażować. Stwarzamy możliwość dziewczynom wyjścia z domu, organizujemy warsztaty, zajęcia sportowe, warsztaty na każdy temat, od pielęgnacji włosów po robienie biżuterii. Mieszkam na osiedlu zielonym. Wiesz co, lubię je, bo jest właśnie, jest cicho, mamy spokojnych sąsiadów. Mamy podwórko, które jest zamknięte właściwie z każdej strony. I wiadomo, że się żadnemu dziecku nic nie stanie. Wszyscy się znają. Latem jest tu bardzo zielono. Strasznie źle mi się żyło gdzie indziej. W innych miejscach Warszawy. Rozumiesz? I ten Muranów zawsze był taki mój. I jak zobaczyłam Nową Hutę, no to wiedziałam, że jestem w domu. Po prostu. Mam na imię Ania, mam 20 lat
i od zawsze mieszkam w Nowej Hucie. Któregoś dnia pod Nowochódzkim Centrum Kultury zobaczyłam muchomory. Zaczęłam zastanawiać się, o co chodzi. Okazało się, że to projekt artysty Maurycego Gomulickiego. Maurycemu Gomulickiemu chodziło o to, że muchomor jest tworem z innego świata. I gdy spotykamy go w lesie, skupiamy uwagę tylko na nim i cały świat staje się dla niego tłem. Muchomory są częścią większego projektu wprowadzenia idei społeczeństwa wielokulturowego. Artyście zależało najbardziej na tym, żeby ludzie zaczęli się umawiać pod muchomorem i było to ich miejscem spotkań. Myślę, że muchomory przed Nowochódzkim Centrum Kultury ciekawie wzbogacają przestrzeń nowochódzką. I najważniejsze jest to, że mogą służyć ludziom. Dzięki temu mój chłopak wie, gdzie się ze mną umówić.